Hej, dzisiaj chciałabym Wam pokazać produkty, które się u mnie nie sprawdziły. Nie są to buble, są to po prostu produkty, które nie znalazły u mnie jakiegoś tam super zastosowania, które nie używa mi się z przyjemnością i które może przez niektórych z Was mogłyby być nazwane bublami. Przeze mnie raczej nie będą i zaraz Wam pokażę, o co tak naprawdę chodzi. To są produkty, które chciałabym Wam właśnie pokazać w takim filmiku, ponieważ nagrywam ulubieńców co miesiąc i pokazuję Wam produkty, które przypadły mi do gustu, które są fajne, które bardzo lubię. Nagrywam również projekt Denko, w którym pokazuję to, co zużyłam. Najprawdopodobniej jednak te produkty, które Wam pokażę, nigdy nie zostaną przeze mnie zużyte, ponieważ po prostu nie odpowiadają mi, więc raczej nigdy bym ich Wam nigdy nie pokazała, powtarzam się. Więc to jest taki dobry w sumie sposób, żeby o tych produktach troszeczkę więcej powiedzieć i nie wiem, uczulić Was na pewne może jakieś tam efekty, których może nie pożądacie. Taki filmik myślę, że też się przyda. A tym pomyślałam sobie, że te produkty, jako że właściwie są praktycznie pełne, to też może będą miały szansę mieć drugie życie. Pomyślałam sobie, że te produkty, które Wam pokażę, będzie miała szansę otrzymać któraś z Was, jedna osoba, ponieważ po prostu chciałabym zrobić taką paczkę dla osoby, która jest zainteresowana tymi produktami. Ponieważ jeśli one się u mnie nie sprawdziły, to nie znaczy, że no, któraś z Was nie jest nimi zainteresowana, czy na przykład u niej się sprawdziły i chciałaby właśnie mieć kolejną tam sztukę produktu, który pokażę na przykład. Więc będę patrzyła na to, jakie piszecie komentarze i jeśli któraś z Was po prostu napisze komentarz, że chciałaby to otrzymać i jakoś to uzasadni, to wtedy jedną osobę wybiorę i wyślę taką paczkę. Więc myślę, że to też jest fajny sposób właśnie na to, żeby nie wyrzucać pełnych produktów, a właśnie dać im szansę, dać jednej z Was szansę, żebyście mogli właśnie taki produkt jeszcze sobie poużywać. Ale przejdźmy do konkretów, przejdźmy do tych rzeczy, które chciałabym właśnie pokazać. Pierwszy z nich to jest balsam brązujący z firmy Dove. Ja ten produkt nabyłam podczas wymiany i to jest balsam, który ma brązowić nam skórę i dać takie delikatne rozświetlenie. Powiem Wam szczerze, że ja byłam go bardzo ciekawa. Właśnie został mi ten produkt zaproponowany, zaoferowany w formie, tak jak mówię, wymiany. I fajnie, cieszę się, że go nie nabyłam, dlatego że ten zapach, który czujemy z buteleczki, jest bardzo przyjemny. To jest taki bardzo owocowy, przyjemny, wiecie, taki bardzo charakterystyczny zapach do firmy Dove. Natomiast już po jakimś tam czasie, kiedy ten balsam zaczyna faktycznie działać brązująco, zaczyna się dziać już niezbyt dobra sprawa, ponieważ ten zapach zmienia się bardzo, bardzo taki intensywny, mocny, specyficzny zapach samopalacza i to jest to, co w sumie powoduje, że no, po prostu nie chcę go używać, nieprzyjemnie mi się go używa. Ja go otrzymałam właściwie prawie pełnego, tutaj jest 250 ml i sama zużyłam, nie wiem, też troszeczkę, bo użyłam go dwa razy na nogi. Ten efekt rozświetlenia też jest taki bardzo nijaki, wiecie, po prostu no nie do końca mi odpowiada całokształt tutaj w tym produkcie, więc na pewno to jest coś, co mi się nie sprawdziło, co po prostu nie chcę mieć u siebie już w łazience, gdziekolwiek, po prostu nie chcę tego używać. Następnym produktem jest Got to Be Schwarzkopf. To jest taki płyn, który po spsikaniu włosów ma nam dać taki efekt takich morskich fal, takich, wiecie, lekko takich, jakbyście weszli do morza i macie takie poklejone, takie solą jakby włosy, taki artystyczny nieład. Ja też byłam go bardzo ciekawa, bo on też znajdował się bardzo często w ulubieńcach u dziewczyn, no po prostu był hitem dla wielu z Was, tak naprawdę myślę również. Ja również chciałam go otrzymać. Tutaj mam dosłownie, słuchajcie, prawie całą buteleczkę i dwukrotnie go użyłam i chciałam właśnie taki efekt uzyskać. Powiem Wam tak, to na pewno nie jest bubel, bo wiem, że u niektórych osób on się sprawdza, natomiast w moim przypadku kompletnie no, nie wyglądało to fajnie. Wyglądało to tak, jakbym miała włosy brudne, jakbym po prostu ich nie umyła. Moje włosy też nie są jakieś super podatne na kręcenie i one też są po prostu proste jak druty, więc u mnie to wyglądało, jakbym miała poklejone włosy i takie, wiecie, poklejone druty. To naprawdę nie wyglądało fajnie, wyglądało to wręcz tak no, nie za ciekawie. Dlatego też no, nie ma sensu, żebym miała ten produkt u siebie, dlatego że po prostu to nie wygląda fajnie. Ale wiem, że wielu z Was może ten produkt się podobać, więc dlatego też taka inicjatywa. Mam tutaj również takie masełko z Body Shop o zapachu jagodowym. Ja już miałam wcześniej z tej właśnie serii jagodowej żel pod prysznic,
który nie odpowiadał mi, który nie był hitem absolutnie. Dlatego, że zapach, no nie wiem, jakoś mi się nie podobał. Pomimo, że bardzo lubię jagody, przypadam za jagodami, to tutaj jakby ten zapach, ta nuta zapachowa nie trafia do mnie kompletnie. I to masełko w sumie, jak je zobaczyłam, bo dostałam od Sylwia Inviter, no to bardzo się ucieszyłam, bo lubię produkty z Body Shop, mało ich miałam, ale jednak jakoś tak mam wrażenie, że lubię te produkty, co jest dziwne, bo w sumie nie miałam dużo tych produktów, no ale powiedzmy, że firmy Body Shop lubię. I właściwie z tego masełka bardzo się ucieszyłam, jak je zobaczyłam, ale okazało się, że naprawdę ja je męczyłam bardzo długo, tutaj jest więcej niż pół opakowania i ono po prostu na mnie nie działało, nie nawilżało mi ust, wręcz miałam wrażenie, że przy używaniu tego balsamu mam coraz więcej jakichś tam suchych skórek. Tak jak mówię, zapach też jakoś mnie nie powala. Dla wielu z Was na pewno ten zapach jest fajny, dla mnie on taki nie był. I też zostawił taki biały ślad, więc no nie za ciekawe to było w sumie. Nie mówię, że to jest tragiczny produkt, nie mówię, że on jest totalnym bublem, ale w moim przypadku nie sprawdzał się tak, jakbym chciała, żeby się sprawdzało masełko do nawilżenia ust. Ja nie widziałam dużego nawilżenia, widziałam więcej minusów, także coś takiego. Oraz mam również dwa podkłady. Słuchajcie, ten podkład to jest Essence Stay All Day. Podkład w kolorze Soft Beige numer 10. Ten podkład po prostu został użyty przeze mnie w makijażu takim dziennym, który zaprezentowałam. Podlinkuję Wam ten film. Ja strasznie chciałam, żeby ten filmik wyszedł fajnie. Bardzo długo nad nim pracowałam i właśnie użyłam tego podkładu. I to był największy błąd w sumie, że użyłam tego podkładu, ponieważ no, on nie jest dobrany, umówmy się, ten kolor nie jest dobrany do mojej twarzy, do koloru mojej twarzy. On daje taki efekt no, zaciemnej twarzy oraz takiej pomarańczowej. Kamera też oczywiście troszeczkę jeszcze to, właściwie w dużej mierze to tutaj przesadziła z tym kolorem i w ogóle wyszłam jakbym po prostu, nie wiem, była pomarańczowa, jak pomarańcza. Więc ten podkład zrobił naprawdę wielkie zło pod moim filmem, tak naprawdę. Ja w sumie zamiast użyć jakiegoś tam innego podkładu, który dobrze wygląda na mojej twarzy, użyłam tego. I właśnie komentarze pod tym filmem uświadomiły mi, że to nie jest dobry pomysł, żeby używać ten podkład, także dziękuję dziewczyny. Oczywiście ja też w ogóle się nie gniewam, że Wy piszecie takie komentarze w stylu właśnie, że nie jest to różne komentarze, nie tylko oczekuję pozytywnych komentarzy, więc mnie tam żaden nie uraził, jakbyście się nad tym zastanawiały, to tam nic się nie dzieje. Ale właśnie dzięki temu, że mi uświadomiłyście, że to jest kolor kompletnie niedobrany do mnie i w ogóle nie powinnam go używać, to ja stwierdziłam, że no okej, w sumie nie ma sensu go trzymać u siebie. I tutaj jest prawie pełne opakowanie, 30 ml. Podkład tak naprawdę, jakbym miała go ocenić pod kątem tego, jak działa, czyli trzymania się, tego jak kryje i tak dalej, jest naprawdę dobry. Ja go bardzo lubiłam i to był właściwie powód, dlaczego ja go używałam. Szkoda mi go było wyrzucić, a dosyć dobrze mi naprawdę odpowiadał mi sam podkład, ale no jednak doszłam do wniosku, że to nie jest zdecydowanie kolor dla mnie. Dla tych osób, które nie widziały tego filmiku, ja Wam zrobię takiego delikatnego swatcha na dłoni, jak wygląda ten kolor. Mam nadzieję, że tutaj będzie to widać. Zobaczcie, właściwie to jest właśnie taki kolor. Także no na pewno nie jest to rewelacja. Moja w ogóle dłoń jest taka blada, że w ogóle widać już efekt tego tej pomarańczy na pewno. Także to jest właśnie ten podkład. Dla kogoś może z Was ten kolor będzie odpowiedni, więc szkoda mi jest go wyrzucać. Ja naprawdę mam do niego sentyment, bo kolor nie jest odpowiedni, ale dobrze naprawdę się sprawdzał jako sam podkład. Także możliwe, że w przyszłości skuszę się po prostu po inny kolor. Oraz mam jeszcze podkład z Paezę, podkład Matte Tap, który... Ja w ogóle robiłam takie testy właśnie tych podkładów, jeszcze jeden był z Manhattanu, w którym właśnie to było takie pierwsze wrażenie, jak te podkłady wyglądają, jak się trzymają. Też trochę pracy włożyłam w ten filmik, ale okazało się, że niestety efekt nie był zadowalający, więc go nie wrzuciłam ostatecznie. Znaczy wrzuciłam, ale wykasowałam, bo po prostu jakość w ogóle nie powalała, była tragiczna. Więc ten podkład w sumie znalazł się również w tym teście. Ja dwa razy go użyłam, czy trzy razy go użyłam i no też muszę stwierdzić, że to na pewno nie jest to, nie ma tutaj szału, dużo jest tutaj w opakowaniu jeszcze tego produktu. Kolor to jest numer 20, on ma taką fajny taki plastikowy aplikator, który można właśnie sobie nałożyć trochę produktu, także dosyć higienicznie to wygląda. Kolor jest też bardzo ciemny, nie jest taki pomarańczowy jak ten wcześniejszy, ale on bardzo nieładnie pachnie, ten podkład. Powiem Wam, że to jest taki
efekt właśnie opalonej skóry, co mnie bardzo, bardzo denerwuje, ale stwierdziłam, że w sumie zapach nie będzie tutaj decydował o tym, czy ja ten podkład będę używać, czy nie. Dałam mu szansę i dwa razy go użyłam, wychodząc gdzieś tam do pracy, powiedzmy. Powiem Wam, że ten podkład kompletnie nie trzyma się. On wygląda dosłownie tak, jakbyśmy zeszły z słońca, czyli jakbyśmy się opaliły tak mocno i nie wiem, przypudrowały sobie może twarz. Efekt nie ma tutaj w ogóle krycia i przez to właśnie go bardzo nie lubię, bo wyglądałam bardzo sztucznie, tak jakbym była właśnie opalona. Zaczęłam się świecić, nieprzykryte były niedoskonałości, jakieś tam cienie pod oczami i tak dalej, także naprawdę ten efekt mi się nie podobał. Czy matowił, też bym tutaj polemizowała, nie widziałam takiego efektu, a tutaj jakby producent pisze, że ma być to podkład matujący z kwasem hialuronowym, oddychający, nawilżający, pielęgnujący, ultradelikatny. Delikatny to on jest, powiem Wam szczerze, ale no nic poza tym tak naprawdę, więc mi ten podkład kompletnie się nie sprawdził. Oraz ostatni, też nie bubel, no po prostu produkt, który mi się nie sprawdził. Nie wiem, czy komuś z Was się sprawdził właśnie taki starter matujący pod makijaż z firmy AA. Ja muszę Wam powiedzieć, że do firmy AA jakoś mam chyba... no nie mam zbyt dobrych doświadczeń z tą firmą, ponieważ miałam też jakiś tam chyba dezodorant, taki antyperspirant, który też u mnie się w ogóle nie sprawdził, a kosztował dość dużo. Ten starter dostałam od kogoś i on już był użyty kilka razy, ale u mnie naprawdę zrobił dość dużo złego, dlatego że po używaniu tego starteru, pomijając już w ogóle fakt, że on ma tutaj matowić, do tego w ogóle nie robił, to dodatkowo jeszcze spowodował, że pojawiło mi się dość sporo jakichś tam takich podskórnych grudek, czy takich no takich wągrów jakby podskórnych, co no w ogóle przekreśla go totalnie. Mam tutaj chyba jeszcze pół opakowania, ale może któryś z Was on się sprawdził i dla którejś z Was po prostu był dobry, odpowiedni. Dla mnie absolutnie nie. Nie chcę go mieć dlatego i uważam, że no nie jest to może bubel, ale po prostu produkt, który u mnie kompletnie się nie sprawdził i na pewno już mu nie dam drugiego podejścia. Nie będzie drugiego podejścia do niego, o tak. Że to by były te produkty, które się u mnie kompletnie nie sprawdziły, ale tak jak wcześniej wspomniałam, mam świadomość tego, że dla wielu z Was może te produkty są fajne, może u Was sprawdziły się zupełnie inaczej, bo każdy ma inną skórę, każdy ma inne potrzeby i prawda jest taka, że nie u każdego będzie wszystko działało w taki sam sposób. Więc jeśli tak jest i jeśli ktoś z Was jest zainteresowany tymi produktami, to z wielką chęcią wyślę paczkę do właśnie jednej osoby z tymi produktami, tak żebyście sobie potestowały, czemu nie. Napiszcie proszę w komentarzu, dlaczego chcielibyście otrzymać te produkty. No oczywiście, żebyście chcieli, to jest pierwsza rzecz, ale dlaczego? Ja będę tutaj te komentarze czytała i jedną osobę wybiorę, dla której właśnie wyślę taką paczuszkę. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i że po prostu miło się oglądało. Napiszcie też, jakie macie produkty, które właśnie dla Was są bublami, czy które Wam się nie sprawdziły, bo też mnie to ciekawi, może właśnie dzięki tym komentarzom, takim informacjom uniknę niepotrzebnego zakupu i właśnie nie przeżyję po raz kolejny jakiejś tam porażki. Tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, pa pa!